Państwo, świąteczne granie z Kubą to już drugi raz. Impreza po pierwsze sportowa, piłkarska. Zobaczymy tutaj cztery drużyny, które będą toczyć zaciekłą rywalizację o miano najlepszej w świątecznym graniu z Kubą. Po drugie, to także event muzyczny od godziny 21:00. Zaczną się tutaj na powoli przygotowywanej scenie koncerty. Zaczynamy jednak od piłki nożnej. Sportowcy się wspierają, a myślę, że nasza wspólna pomoc sportowców i tutaj widać, że nie tylko, tylko ludzi z różnych dziedzin swojego życia potrafi się zjednoczyć, żeby pomagać tym potrzebującym, przede wszystkim dzieciakom i to stanie. W ekipie Zielonych jest jeszcze jeden zawodnik, Kajetan Kajetanowicz. Wielkie brawa dla niego. My sportowcy i w ogóle tutaj osoby, aktorzy, wiadomo, są kabareciarze, że tak powiem, są kochanymi ludźmi, są dziennikarze, także my gdzieś lubimy brać udział w takich akcjach i to łączy. Nieważne, co robimy w życiu, ale to łączy i bardzo się cieszę z tego. Gotowi? Bardzo gotowi. Uczcie się w dłoni sprawcy z najważniejszego zamieszania klubu warszawskiego. Zaczynamy! Ekipa Zielona, członka ekipa niebieskiej. Dokończę poprzednią myśl. Gramy 2 razy 7 minut. Przygoda i wszyscy traktujemy to z przymrużeniem oka. Zawodowych piłkarzy jest tutaj na szczęście niewiele, więc nie tak bardzo było uderzające, że ja mam kompletny brak umiejętności piłkarskich. Raz piłka sama na mnie wpadła i sama się ode mnie odbiła, ale fajne przeżycie, tak jak mówię, z przymrużeniem oka. Jesteśmy tutaj tak naprawdę po coś innego. Mieszane sztuki walk to nie tylko worek i rękawice i sparingi, ale przede wszystkim przygotowanie motoryczne, lekkoatletyka, przygotowanie siłowe i później wiadomo, boks, elementy jiu-jitsu. Ale ja lubię pokopać piłkę z wychowania, w ogóle jestem pedagogiem wychowania fizycznego, także ja się w tych kierunkach rozwijałam i zdecydowanie fajnie jest poganiać za piłką. Thank you.
Grałem drużynowo, czyli mało wchodziłem na boisko, żeby pomóc drużynie, ponieważ moje umiejętności piłkarskie stoją na poziomie mocno średnim. Przy czym patrząc na to, że Fiat Panda to jest klasa średnia, to sobie wyobraźcie, że takie są moje umiejętności. Ale fajnie się wychodziło, strzeliłem gola z karnego. Nieprawdopodobne, zwłaszcza, że się nie spodziewałem, a w meczu też charytatywnym, granym dla Fundacji Kuby Błaszczykowskiego w wakacje, nie trafiłem karnego. Podszedł do mnie Kuba Błaszczykowski, co powiedział? Wiem, co czujesz. Po tym jego karnym ze Szwajcarią, po prostu to był miód na moje serce. Myślę, że taki człowiek cudowny jak Kuba nikogo tutaj nie musiał namawiać. Po prostu zadzwonił. To jest zaszczyt, to jest wyróżnienie. Ja bardzo się cieszę, że mogę tu być. Przepraszam. Ale święta! Dlaczego przyjechałem? Dlatego, że musiałem uciec z domu po świętach, a to był bardzo dobry i szlachetny pretekst. A dlaczego gram? Nie gram. Nie, drodzy Państwo, to nie ma nic wspólnego z grą. Absolutnie. Przyjechałem tu się powygłupiać, bo cel szczytny i fantastyczny, zwłaszcza, że dla Kuby. Także bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. To jest super. Siódmy raz gorąco odbiera piłkę kolego. Ja mam nadzieję, że to przedsięwzięcie będzie rosło w siłę i że co roku będziemy się tutaj spotykać. Mam nadzieję, że za rok telefon do mnie znowu zadzwoni i po drugiej stronie będzie Kuba, który powie przyjeżdżaj i ja wtedy po prostu założę moją koszulkę i znowu stanę na boisku. To jest w ogóle wspaniała atmosfera, no tyle tysięcy osób tutaj przyszło na halę. Naprawdę momentami jest taka gęsia skóra, albo jak to się na Śląsku go do gąsiuna się robi. Fajne emocje, no i przede wszystkim wspaniały cel. Bardzo się cieszę, że tu mogę być. I dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Brawo. Serducho. Że coś jest w tym wszystkim, znaczy coś, to co mi sprawia największą satysfakcję, to jest to, że zobaczę uśmiech na twarzy dzieciaków, że możemy po prostu na luźno, nie zawsze gdzieś tam w tym natłoku tych wszystkich obowiązków, tylko na luźno postać, porozmawiać, pocieszyć się razem wspólnie z wszystkimi uczestnikami, których muszę bardzo serdecznie podziękować, bo naprawdę stawili się bardzo licznie i bardzo życzliwie byli dla nas i zdaję sobie sprawę, że w tym okresie między świętami a Nowym Rokiem nie jest to proste. Dlatego myślę, że no moje emocje w tym wszystkim są bardzo duże, ale najważniejsze emocje są właśnie dzieciaków. I to jest coś, co nam sprawia ogromną satysfakcję, że możemy tu po prostu być i że możemy się wspólnie razem cieszyć i po prostu. Czujesz szczęścia, znowu skupuj się, klaszcz. Kiedy szczęścia, znowu poczujesz, to każdemu dodać. Gdy poczujesz...